To wydarzyło się latem 2017 roku w niewielkiej wsi Alexandria Bay w stanie Nowy Jork. Moi rodzice mają w tym miejscu niewielki domek letniskowy, do którego jeździmy co roku w wakacje na parę tygodni. To był typowy sobotni wieczór. Rodzice imprezowali ze znajomymi, a ja grałem na konsoli. Nagle usłyszałem jakiś dźwięk dobiegający z przystani. Mój tata dokuje tam swoją łódź. Moją pierwszą myślą było to, że moi rodzice zwyczajnie wrócili dziś wcześniej niż zwykle. Była północ, a w soboty moi rodzice zazwyczaj wracali koło trzeciej. Myśląc, że to rodzice, zignorowałem to i wróciłem do grania na konsoli. Choć przeszło mi przez myśl, że może ktoś chce ukraść łódź mojego taty. Około drugiej wyszedłem na zewnątrz, aby zapalić. Wtedy zauważyłem, że drzwi do wnętrza jachtu są otwarte. W środku było ciemno, więc wziąłem latarkę i poszedłem to sprawdzić. Nie włączałem światła, bo gdyby okazało się, że ktoś jednak jest w łodzi mojego taty, to nie chciałem zwracać aż tak jego uwagi. Wziąłem pod uwagę również fakt, że mogli to być moi rodzice, którzy wrócili i poszli do jachtu, by robić coś, czego nigdy w życiu nie chciałbym zobaczyć na oczy. Nie widziałem jednak nigdzie ich samochodu, więc byłem wręcz przekonany, że w łodzi znajduje się ktoś, kto nie powinien tam być. Usłyszałem dźwięki dobiegające z dolnego pokładu, gdzie znajdują się sypialnie. Wtedy zbytnio się nie bałem. Byłem wkurzony i chciałem dać temu komuś lekcję, dlaczego nie warto włamywać się do cudzej własności. Schowałem się za ścianą oddzielającą sypialnię od kuchni i zacząłem się rozglądać, szukając włamywacza. Po niedługim czasie zauważyłem kogoś schodzącego na dół drugim wejściem. Wyłączyłem latarkę i odtąd jedynym źródłem światła był blask księżyca dochodzący do środka przez szerokie okno. Było bardzo ciemno, ale moje oczy już zdążyły się przyzwyczaić. Postać zaczęła grzebać w szufladach pod oknem. Widziałem, że była szczupła i drobnej budowy ciała. Ja za to mierzyłem 188 cm wzrostu i ważyłem 113 kg. Grałem w futbol i byłem dobrze zbudowany. Pomyślałem, że bez problemu sobie z nim poradzę. Wyszedłem zza rogu i krzyknąłem: "Hej, dupku!" Zniżyłem ramiona i byłem gotowy znokautować intruza. Jednak wydarzyło się coś dziwnego. Było ciemno, więc nie wszystko do dziś jest dla mnie jasne. Włamywacz podskoczył i złapał się czegoś podczepionego do sufitu, unikając mojej szarży. Byłem tak rozpędzony, że dość mocno uderzyłem w ścianę za nim. Przewróciłem się przez plecy i wtedy zauważyłem, że włamywacz ma coś w ręce. Ruszył na mnie, prawdopodobnie próbując mnie dźgnąć. Musiałem myśleć szybko. Wyczekiwałem odpowiedniego momentu, po czym z całej siły kopnąłem go w brzuch. Intruz odleciał do tyłu, trzymając się za podbrzusze i upuszczając cokolwiek trzymał w ręce. Stałem twardo, gotowy na następny atak. Jednak włamywacz wybiegł na górny pokład, a ja słyszałem jedynie głośny plusk wody, wskazujący na to, że do niej wskoczył. Gdy zapaliłem światło, na podłodze zobaczyłem nóż. Zadzwoniłem na policję, która zbadała cały teren, jednak poza nożem nie znaleźli żadnych śladów. Złożyłem zeznania i wróciłem do domu. Moi rodzice wrócili tamtego dnia wyjątkowo późno, bo o 6 rano. Opowiedziałem im wszystko dopiero jak wstali po południu, bo wcześniej po prostu nie byli zdatni do rozmowy. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać, czy wszystko zamknęliście, zanim pójdziecie spać. Nigdy nie wiadomo, kiedy wasze mieszkanie lub inna rzecz stanie się celem kogoś, kto nie ma zbyt przyjaznych zamiarów.